Witamy Państwa serdecznie w pierwszym odcinku nowego cyklu programów realizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Tradycji Niklot pod tytułem Niklotowe Rozmowy, w których będę występował ja, Grzegorz Ćwik oraz Tomasz Szczepański. Bardzo nam miło. A dzisiejszy temat, pierwszy, który będziemy omawiać, który chcielibyśmy się zająć, to oczywiście temat związany z tematyką oczywistą, czyli z Ukrainą. Wojny nikt się nie spodziewał, wojny właściwie wszyscy eksperci, wszyscy ludzie zajmujący się tematyką wschodnią, tematyką rosyjską uważali za bardzo mało prawdopodobną, ale wojna niestety wybuchła i to jest pierwsze zaskoczenie. A drugie zaskoczenie dla nas może trochę mniejsze, ponieważ my troszeczkę znamy te tematy, ale dla bardzo wielu szerokich kręgów społeczeństwa temat, który jest autentycznym zaskoczeniem, to niesamowicie twardy opór Ukrainy i to nie tylko na powiedzmy materii wojskowej, chociaż ta jest najważniejsza tutaj w tym wypadku, ale na płaszczyźnie mobilizacji społecznej, na płaszczyźnie kwestii patriotyzmu, mobilizacji tyłów, kwestii w ogóle podejścia do samej wojny, do okupacji rosyjskiej. Tak sobie myślę, Barnim, że to stawia nas też przed pewnymi pytaniami. I to przede wszystkim jako państwo, które typowane jest niestety, że być może, jeżeli Rosjanom uda się zająć Ukrainę, to my jesteśmy następni w kolejce. Następne mogą być bardziej kraje bałtyckie, ale chociaż osobiście muszę się zastanawiać, czy Putin zdecydowałby się na konflikt z całym NATO, tak? Choć tu trzeba brać pod uwagę rzeczy, których nie wiemy, na przykład stopień dogadania się Berlina i Moskwy. Ale to są tematy poboczne. Natomiast niewątpliwie jest tak, że jesteśmy państwem frontowym i obok naszego sąsiada toczy się wojna, już nie hybrydowa, tylko wojna pełnoskalowa. I musimy brać pod uwagę także możliwość uczestnictwa w konflikcie zbrojnym, nawet jeżeli nie w pełnej skali. I w związku z tym bardzo istotną kwestią w takim konflikcie, zwłaszcza długotrwałym, obejmującym swoimi skutkami całe społeczeństwo, jest morale tego społeczeństwa. Morale jest czynnikiem potencjału wojskowego takim samym jak potencjał demograficzny, potencjał gospodarczy. To jest element i ten element jest bardzo trudno wymierny, ale rzeczywisty. No, najlepsza broń nic nie znaczy, jeżeli żołnierz, który ma jej używać, wyrzuci ją do rowu. I ponieważ wojna jest sprawą całego społeczeństwa, jeżeli się toczy już w pełnej skali, to musimy zadać sobie pytanie o morale społeczeństwa, o przygotowanie od strony nie tylko tej materialnej, bo może nie całkiem jesteśmy kompetentni, nie mamy pełnych informacji, ale jako ludzie zajmujący się kulturą polską, czyli tym, co kształtuje ducha polskiego, tu musimy się zastanowić nad stanem tego ducha w momencie konfliktu, w perspektywie konfliktu. Co ten konflikt dla nas znaczy? I tu już na szybko można powiedzieć, że no jeżeli ktoś jeszcze wierzył w złudzenia pana Fukuyamy i innych liberałów o tym, że system demoliberalny jest końcem historii, no to myślę, że już tych złudzeń się pozbył. Koniec końca historii odtrąbiono, myślę, już jakiś czas temu. Ale nie znęcajmy się nad mało inteligentnym liberalnym eseistą, tylko zastanówmy się nad tym, jak obecny kształt kultury polskiej, to znaczy także niestety kultury masowej, może to morale kształtować. I tutaj są pewne sprawy bardzo oczywiste. Mamy dominację liberalnego, indywidualistycznego hedonizmu w kulturze. Oraz na poziomie takiej kultury masowej, na poziomie wyższym mamy dominację tegoż samego liberalnego indywidualizmu, zaprawionego pewnym sceptycyzmem w stosunku do wszystkiego. I ten sceptycyzm jest traktowany jako coś właściwego człowiekowi inteligentnemu, który przypomina trochę to, co Fryderyk Nietzsche pisał o ostatnim człowieku.
niewierzącym już w całkowicie nic, w związku z tym nie mającym powodu się do ani motywu ryzykować czegokolwiek dla kogokolwiek. Ten człowiek w jakim stopniu dominuje w społeczeństwie polskim? Można powiedzieć, że nie całkiem dominuje, bo jednak opcja wspólnotowa, opcja tożsamościowa, nawet w formie takiej, która jest daleka od doskonałości, mówię oczywiście o obozie Zjednoczonej Prawicy obecnie, to jednak ta opcja wygrała kilka wyborów z rzędu, czyli można powiedzieć, że jakieś elementy myślenia w kategoriach wspólnoty narodowej, one funkcjonują. Mamy takie zjawiska jak chociażby Marsz Niepodległości, który jest też manifestacją tego, że przywiązanie do tradycji i kultury i do wspólnoty nadal istnieje. Ale z drugiej strony mamy taką sytuację, że duża część naszych uniwersytetów jest skolonizowana przez lewicę liberalną. Próba ograniczenia wpływu organizacji wręcz lewackich, czy próbujących ideologię gender, dokonywana ostatnio przez ministra Czapka, spotkała się z takim jazgotem, że jazgotu tego przestraszył się urzędujący prezydent. I pamiętajmy też o tym, że Polska jako część Unii Europejskiej podlega ciśnieniu z tamtej strony, ciśnieniu, które dotyczy nie tylko takich spraw jak obrona pozycji sędziów jako takiej piątej kolumny Europy, można powiedzieć, w społeczeństwie polskim, żeby ta trzecia władza blokowała dwie inne, czy spraw makro, to znaczy utrzymywania tutaj partii Niemiec, tutaj oczywiście mówię o Platformie Obywatelskiej, czy utrzymywania tutaj różnych lewackich agentów z tytułu tam krytyki politycznej i tak dalej. Ale też to ciśnienie dotyczy modelu kultury. Wojna jest w stanie to wszystko zanegować. Pokazuje, że liczy się identyfikacja z wspólnotą, liczy się zdolność do poświęceń, liczy się myślenie w kategoriach my, a nie w kategoriach ja. Bo jeżeli tego myślenia nie ma, to w imię czego ma narażać się żołnierz, w imię czego ma pracownik na tyłach wykonywać swoje obowiązki, kiedy spadają bomby, w imię czego mają ci wszyscy ludzie ponosić najróżniejsze ofiary i znosić niewygody, jeśli nie w imię czegoś, co jest ponad nimi, a tym czymś jest interes narodowy, jest wspólnota narodowa. Czy współczesny kształt kultury promuje myślenie w kategoriach wspólnoty? No ja podsumuję tą wypowiedź tylko jednym. Jeszcze w dawnych, obecnie możemy już mówić dawnych czasach, kiedy niejaki Roman Giertych był jeszcze, czy udawał polskiego narodowca, wpadł na pomysł bardzo słuszny, usunięcia transatlantyku Gombrowicza, czy w ogóle usunięcia Gombrowicza ze selektur szkolnych. Było to bardzo mądre, ponieważ Gombrowicz, głoszący wyższość takiego właśnie liberalnego indywidualizmu nad wszystkim, co jest w świecie, nie jest człowiekiem, na którym można budować obywatele republiki, w rozumieniu tym rzymskim. To wcale nie znaczy, że trzeba Gombrowicza czy kogokolwiek zakazywać. Jestem w ogóle przeciwko jakiejkolwiek cenzurze, choćby dlatego, że zakazany owoc zawsze smakuje lepiej. W związku z czym nie należy tworzyć zakazanych owoców. Niech sobie ten Gombrowicz będzie w każdej bibliotece. Ale istnienie czegoś takiego na liście lektur jest pewnym wskazaniem, na czym państwo buduje swoją tożsamość. Tak? No. Nie można budować republiki na piewcy hedonistycznego indywidualizmu. My jesteśmy tym zakonem ostrogi, który Gombrowicz ośmieszał i który krytykował, który
uważał za źródło nieszczęść naszej wspólnoty, bo tak nazywał tych, którzy przekazują tradycję. W związku z czym należy Gombrowicza wyrzucić na śmietnik. I to się nie udało żadnemu ministrowi. Nie udało się Giertychowi, który wówczas gorliwie udawał narodowca, może zresztą nawet nim był, to jest kwestia zupełnie marginalna w tej chwili. Nie udało się także przez 7 lat Zjednoczonej Prawicy, a to przecież jest drobiazg. Zmiana elementu na liście lektur to są banały. I takich banałów jest znacznie więcej jeszcze. Dlatego uważam, że jest o czym dyskutować. No właśnie, bo mamy taką oto sytuację, kiedy wszystkie media, skądinąd słusznie, stanęły po stronie Ukrainy. Mamy sytuację taką, że właściwie wszystkie siły polityczne, łącznie z mocno prorosyjską konfederacją, wydały jakieś oświadczenia przy aklamacji wszystkich członków w parlamencie, że są przeciwko wojnie. Wszystkie media, też te liberalne, chcą wspierać Ukrainę, niejednokrotnie to robią, natomiast jest to pewna hipokryzja, bo te same media, które rok w rok, dekadę w dekadę atakują jakiekolwiek przywiązanie do wspólnoty, atakują przywiązanie do narodu, do tradycji, albo wręcz negują istnienie tego narodu, bo to przecież jest jedna z głównych stoi tej myśli indywidualistycznej, że naród to jest wspólnota wymyślona, że to konstrukt tak zwany, dokładnie, że każda grupa, do której możemy się odnosić, a naród jest tą grupą najdoskonalszą, jest sobie wymyślona, więc można sobie to albo zmienić, albo zanegować. Jednocześnie promuje walkę Ukrainy, można powiedzieć, niejako podnieca się postawą Ukraińców, którzy właśnie z powodu przywiązania do swojego narodu, do swojej ojczyzny, do swojej niepodległości, z tego powodu bronią, z tego powodu walczą za swoją ojczyznę i robią rzecz, która dla liberała jest rzeczą najstraszniejszą, to znaczy są gotowi zginąć za swoje poglądy. No i są gotowi zabijać. I są gotowi zabijać. To znaczy ci sami ludzie, którzy jeszcze kilka miesięcy temu, i to dosłownie kilka miesięcy temu, bo przecież mówimy tu o kryzysie w okresie listopad-grudzień 2021 roku, w ten, a nie inny sposób traktowali Wojsko Polskie, Straż Graniczną i określoną politykę naszego państwa wobec polityki marionetkowego już rządu Łukaszenki na Białorusi. Obecnie zupełnie inaczej podchodzą w dokładnie tej samej sprawie, to znaczy o ile my nie staliśmy wobec konfliktu pełnoskalowego, tylko wobec metod hybrydowych, natomiast w rozumieniu czy Klausewica, czy nawet obecnych koncepcji prowadzenia wojny, była to wojna. To znaczy dzisiaj rozmywa się ta granica między wojną a pokojem, to wiemy chociażby z koncepcji tak zwanych wojen wyzwoleńczych, co już od lat 70. sowiecki sztab generalny rozpracowywał bardzo gorliwie. To nie jest żadna nowość wprowadzona w roku 14 na Ukrainie, więc była to wojna, tylko prowadzona na dużo mniejszą skalę, właściwie bez ofiar śmiertelnych, z jednym dezerterem, który w sposób iście świński zdezerterował na stronę białoruską, no i prawdopodobnie zrobił to w ramach swojej współpracy agenturalnej w tym czy innym układzie czasowym. Natomiast mówimy tutaj o morale i to oczywiście jest bardzo ważne. To znaczy, gdyby porównywać tylko sprzęt, tylko możliwości czysto techniczne, no to Rosja powinna tą wojnę wygrać, bo nawet te siły, które miała faktycznie... Dokładnie, te siły, które rozmieściła nad granicą, te dyspozycyjne, i tak były większe niż to, co miała Ukraina. Natomiast okazuje się, że morale wojsk rosyjskich i pierwszego i drugiego rzutu, który miał rzekomo być już dużo lepszy, bo kontraktowy, okazuje się nie być znowu takie najlepsze. Dziesiątki nagrań, ujawnione SMS-y, przechwycone nagrania radiowe z komunikacji wojskowej, no pokazują, że te morale są bardzo kiepskie, albo żołnierze rosyjscy bardzo dobrze udają te kiepskie morale. I tu dochodzimy do drugiej, moim zdaniem, też kwestii, która w Polsce jest mocno, mocno już rozpowszechniona, to znaczy kwestii tego, że powiedziałeś, że żołnierz musi być w stanie, czy być gotów nie wyrzucić tej broni do rowu. I to jest jedna rzecz, natomiast musi być też w stanie ją obsłużyć, być po prostu wyszkolony. I tu mamy drugą rzecz, to znaczy pacyfistyczną politykę takiego trochę rozbrojenia.
gdzie oczywiście mamy możliwość wyszkolić się za swoje własne pieniądze w różnych stowarzyszeniach, w różnych miejscach, natomiast właściwie dopiero od kilku lat posiadamy coś, co nazywa się Wojskami Obrony Terytorialnej. Wcześniej mieliśmy armię zawodową, dość niewielką, jak na naszą strefę geopolityczną. I okazuje się, że nagle umiejętność takich najbardziej podstawowych rzeczy, jak musztra, zachowanie się na polu walki, obsługa nawet najprostszego karabinu AKM-u czy Beryla, jest rzeczą wysoce pożądaną, a w gruncie rzeczy wysoce nieznaną w społeczeństwie. To trzeba jasno powiedzieć, że całe społeczeństwo powinno zrozumieć, że pacyfizm jest, pomijając to, że jest czymś głęboko niemoralnym, ponieważ oznacza, że pacyfista korzysta z pokoju, który jest pokojem dlatego, że istnieje siła zbrojna. Ale też, że jest czymś głęboko szkodliwym dla społeczeństwa i wszelkie takie pacyfistyczne ubojenia należy po prostu kategorycznie odrzucić. Militaryzm powinien być jednym z elementów wychowania narodowego. Pomijamy kwestię, czy należy przywrócić powszechną służbę wojskową. Moim zdaniem należy ją przywrócić, ale to jest w gruncie rzeczy sprawa bardziej techniczna. Należy upowszechnić możliwość wychowania wojskowego młodzieży, dającej tej młodzieży podstawowe umiejętności wojskowe. Te, o których tutaj mówiłeś. I także należy, to się w jakimś stopniu dzieje, ale jednak w stopniu niedużym, należy podkreślić wagę służby wojskowej, mówiąc tutaj o nie tylko o WP, ale o wszystkich militarnych służbach państwa, jako czegoś ważnego, jako czegoś zaszczytnego, jako czegoś, co jest czymś niezbędnym dla trwania całej wspólnoty i to podkreślić na różny sposób w kulturze. I zresztą zastanawiam się, czy były możliwe do wprowadzenia jakieś rozwiązania natury prawnej, na przykład to, że osoby, które odbyły służbę wojskową, mają przy równych kwalifikacjach pierwszeństwo, na przykład w zatrudnieniu w strukturach państwowych szeroko rozumianych przed osobą, która nie odbyła takiej służby, na przykład, tak, co było dodatkowym motywem do przeszkolenia się, ale to jest jeden z wielu pomysłów. Natomiast należy całkowicie odejść od, nie tylko od indywidualizmu, bo to jest jakby oczywiste, od hedonizmu w promocji wychowania, ale należy również odejść od pacyfizmu, ponieważ życie jest także walką i jako takie prawem natury jest to, że w walce ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. W związku z czym wspólnota musi być przygotowana także na sytuację agresji i odpieranie tej agresji. No właśnie, mówimy tutaj o takich najbardziej często podstawowych rzeczach, to znaczy z tego co wiem, od dłuższego już czasu w szkołach nie funkcjonuje nawet elementarne tak zwane przysposobienie obronne, które przekazywało jednak tą taką suchą garść faktów dotyczących czy zagrożenia chemicznego, czy zachowania w określonych sytuacjach. Jeżeli mówimy w ogóle tutaj o sytuacji na Ukrainie, zwróćmy uwagę na jedną rzecz, bo poza armią liniową, poza oczywiście teraz ochotnikami, których Ukraina zaprasza do siebie, mamy też tworzone na prędce dwa rodzaje formacji, to znaczy nieregularne oddziały tyłowe, czyli partyzantów, czy jak to woli, dywersantów, oraz Wojska Obrony Terytorialnej, które zajmują się na przykład przestrzeganiem porządku i wyłapywaniem dywersantów na terenach przyfrontowych. No tutaj też poza tym, że tą broń dostaje się od państwa i dostaje się jakiś tam sposób identyfikacji wizualnej, hełm czy jakąś opaskę, no to też trzeba znać najprostsze rzeczy z rozkazodawstwa, składania meldunków, pełnienia służby wartowniczej. Do tego jest właśnie idealna taka powszechna służba. Ta służba może trwać 6 miesięcy, może trwać 9, ale w ramach tego każdy mężczyzna dowie się, jak te najbardziej podstawowe rzeczy realizować. Widać, że Ukraińcy to przeszli, bo długi okres mieli przecież armię
stałą, regularną, więc widać, że to zachowanie ich, przecież są nagrania już z tego, z wyłapywania dywersantów, z działania jednostek tyłowych, które no co chwilę chwalą się niszczeniem określonych elementów kolumn, czy maruderów, czy wyłapywaniem jeńców, no to też do tego potrzeba określonego wyszkolenia. Żołnierz, który działa na tyłach, nie musi biegle znać kwestii, nie wiem, elektronicznych, ale maskowanie, obsługa podstawowych dwóch, trzech rodzajów broni, ewentualnie prawo jazdy, bo to też, jak rozumiem, jest dość istotne, no jest dla nas bardzo ważne. Mi się wydaje, jeszcze jedna rzecz jest dla nas ważna, bo oczywiście żyjemy cały czas, czy cały czas, półtora tygodnia, cały ten czas w trybie takiego podniecenia tymi wszystkimi informacjami, to pewnie jeszcze potrwa. Natomiast ta wojna prędzej czy później się skończy. I o ile obecnie wszystkie partie wydają się popierać i popierają tą ustawę o obronie Rzeczpospolitej, to pamiętajmy, że możemy dojść do, i to pewnie dojdziemy bardzo szybko do momentu, że te same siły, które jeszcze pół roku temu, rok temu, bardzo mocno i bardzo głośno mówiło o konieczności cięcia wydatków na wojsko, cięcia wydatków na służby, na kupowanie nowych rodzajów uzbrojenia. Pamiętamy chociażby kwestię, tą, która teraz jest dopinana na gwałt, czyli kupno nowych czołgów. Abstrahując już od kwestii tego, czy potrzebujemy trzeciego rodzaju czołgu podstawowego w naszych siłach zbrojnych od strony logistycznej, ale jeszcze niedawno słyszeliśmy bardzo poważną dyskusję, że te kilkadziesiąt miliardów dolarów, które w to włożymy, czy kilkanaście, w zależności od tego, jaką cenę dostaniemy, no, że można by wydać na coś innego. Okazuje się, że nagle te kilkaset Abramsów to stanowi dla nas bardzo dużą różnicę w potencjale, zwłaszcza jeżeli mówimy o tym, że ewentualnie nasz udział w pierwszej chwili wojny prawdopodobnie będzie polegał na uderzeniu na Kaliningrad, jeżeli to Rosjanie, powiedzmy tak jak ty mówiłeś, uderzą na państwa bałtyckie, no to zadanie wówczas wojsk natowskich w Polsce jest jak najszybsze wyeliminowanie, czy po prostu zajęcie Kaliningradu. Podsumuję te nasze rozważania pewnym ogólnym sformułowaniem. Ta wojna, nawet jeżeli nie będzie miała dalszego ciągu, czy dalszego ciągu kinetycznego, wpływa także na nas, nie tylko dlatego, że przyjmujemy uchodźców, zabezpieczamy granice, rozwiązujemy różne problemy logistyczne, organizujemy pomoc dla walczącej Ukrainy. To jest jedna strona tego wpływu, ale wpływa także na nas, mam nadzieję przynajmniej, na nasze myślenie o świecie i nasze myślenie o tym, jakie zachowania wspólnoty w świecie służą jej przetrwaniu i rozwojowi, a jakie są dysfunkcjonalne. I to jest pierwsza uwaga. A że ostatecznie niezbędna jest decyzja wspólnoty w takich sprawach i rozumienie tego, że należy podejmować decyzje wzmacniające siłę, taką tą siłę także czysto fizyczną, ale i duchową. To jest sprawa oczywista od bardzo dawna i pozwolę sobie podsumować tylko pewną anegdotą przekazaną nam przez chyba Tukidydesa. Niedługo przed wojnami perskimi w polis ateńskiej odkryto złoża srebra niedaleko Aten w Laurym. I była dyskusja na Zgromadzeniu Ateńskim, czyli tym organie demokracji ateńskiej, które podejmowało decyzje o charakterze strategicznym, co zrobić z tym wydobytym srebrem. I były dwie koncepcje. Jedna koncepcja zakładała, że należy zbudować okręty, które pozwolą postrzegnąć ewentualną wojnę w obronie polis na morzu, ale była też druga koncepcja. Na zgromadzeniu znalazł się ktoś, kto zaproponował, że należy podzielić to srebro między każdego obywatela Aten, a on już wtedy będzie wiedział, na co je wydać. Ja podejrzewam, że jakiś taki prekursor współczesnych polskich liberałów, to ten wniosek wrzucił. No, na szczęście zwyciężyła opcja budowy okrętów i wszyscy ze szkoły średniej wiemy, że była to opcja słuszna.
o czym przekonuje nas wynik bitwy pod Salaminą, jeśli ktoś ma wątpliwości, to można do podręcznika do szkoły średniej dla historii starożytnej zajrzeć. I chodzi o to właśnie, żeby wspólnota podejmowała takie decyzje, jakie podjęli Ateńczycy w V wieku. Dziękuję Państwu. Ja również dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.